Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Medievala II oczywiście. Gramy w dalszym ciągu kampanię, którą oczywiście zaczęliśmy wcześniej. Jesteśmy pod Alią, no oczywiście poprzedni odcinek, nie będę powtarzał oczywiście, żeby nie przesadzić. Niestety nie nagrał się w całości, problem w tym, że oczywiście, no, znowu oczywiście, że skończyło mi się miejsce na dysku. Czego się nie spodziewałem. No i tak to wygląda, jak to wygląda niestety. A była taka fajna bitwa, tego najbardziej żałuję właśnie. Bo taką fajną bitwę tam graliśmy. Że aż szkoda, że aż naprawdę szkoda. Dobra, czekajcie. O! W ten sposób. Dobra, chyba nie mamy innego wyjścia. Tutaj najemników za bardzo nie dowerbujemy, więc powiem szczerze, że troszkę jest problem. Tam kolejne dwie armie egipskie, ale tu Alię mam nadzieję, że uda się odbić. Problem w tym, że trzeba chyba tutaj Ascalon troszeczkę umocnić. Tu jest kolejna armia, która też będzie stanowić oczywiście problemy. No oni nas zalewają, ci Egipcjanie po prostu. Więc w Ascalonie... Zrobimy sobie dwa razy piechotę. W Jerozolimie coś możemy sensownego zrekrutować? No nieszczególnie. Coś by się w ogóle przydało budować. Czekajcie. Nie, no dobra. Musimy ulepszyć mury Jerozolimy, to na pewno. No ale w tym momencie tego nie jesteśmy w stanie zrobić. W akce. Rynek. Zrobimy kościół. Tym bani jest nieszczęsnym. Zrobimy poletka. A w Damaszku... Ratusz miasta. Trypolis tam jeszcze został. Trypolis mogę ulepszyć. Dobra, ulepszymy na razie Trypolis. No i musimy się jakby nie patrzeć rozwijać. Oddajmy turę, zobaczymy co się stanie. Kurde, no szkoda strasznie. Tamten poprzedni odcinek. Nagrałem ten fail na samym początku, a nie nagrałem tych... Znaczy, no tą jedną bitwę nagrałem po części. No ale trudno. O, żeż ty, patrzcie na to, już armia podeszła. Dżihad na Jerozolimę, jasna cholera. To pięknie. Tu dwie armie, tu trzecia, tu czwarta. Dobra. Szturmujemy Alię. Wiecie co, zrobiłbym to z automatu, bo nie przepadam za szturmami. Teoretycznie mamy przewagę, chociaż tu jest 1500 ludzi, więc nie wiem jakim cudem. Więc ja sobie po prostu to zapiszę i zobaczymy co się stanie. Całkowita porażka, ja nie wiem. Oj. Dlaczego pokazywało mi przewagę na pasku, jak odnieśliśmy całkowitą porażkę? Dobra, to nie będziemy szturmować, bo wydaje mi się, że na razie nie mamy za zbyt dużych szans. A teraz? Jakieś większe szanse? Mamy większe szanse, więc teoretycznie spróbuję zapisać. Pełne zwycięstwo. No dobra, dobra. To rozumiem. Poddajmy ludność eksterminacji. Udało się, wreszcie pierwszy krok udało się zrobić. Alia została zajęta. No problem w tym, że straty są okrutne. Powiedzmy sobie szczerze. No to z automatu, to jakieś resztki. To też z automatu. Dobra. Udało się powyczyszczać. Teraz tak. Dobra, nie, czekajcie. To trzeba rozwiązać, bo z tego nic już nie będzie. Mamy taką armię. Jeden. Też to rozwiążmy, bo z tego też nic nie będzie. Tą armię wycofałbym w stronę Ascalonu. Pytanie tylko, czy ta Alia jest w stanie się w razie co utrzymać.
Nie, no tu mogę sensowne rzeczy zrekrutować, więc myślę, że w razie co jesteśmy w stanie to utrzymać. Zróbmy kapliczkę. Tą armię wycofałbym w stronę Ascalonu. Czekajcie, jeszcze pomyślę. Zostawię im takie najświeższe jednostki. A te takie mniej świeże wywalę. Tych najemników też wywalę. To jest dobry oddział, ale drogi w utrzymaniu. Jazda zwiadowcza. Niech siedzi. Tych 120 też jeszcze przerzucimy. Te oddziały dajmy tutaj. Oś, nie przerzuciłem. No co jest? A, już im się movement skończył. No dobra. To nic, zanim się ruszymy stąd, oddam turę i uporządkuję armię w następnym razem. Zróbmy łuczników trochę, albo łuczników i kawę. Tak na wszelki wypadek. Tu w Ascalonie mogę zrobić port. Okej, no wpływy handlowe się zwiększą, więc może to nie jest głupi pomysł. Trzeba będzie zrobić też flotę. Mówiliście, żeby się tam wyładować z drugiej strony i to nie jest głupi pomysł. Chociaż tam, wbrew pozorom, tam też mogą mieć cholernie duże siły. Patrzcie na to, no. 4 pełne armie w tym momencie. One jakościowo pewnie nie są aż tak mocne, chociaż ja wiem, no gulemowie spieszeni. To jest chyba elita, szczerze mówiąc. Okej, no dobra, to nie jest elita, powiedzmy sobie szczerze. Okej, do tej armii może nie powinienem w ogóle brać pod uwagę, to jest jakaś armia dżihadu pewnie, czy coś. No dobra. Oddajmy turę, zobaczymy co się stanie po prostu. Mam nadzieję, że Antiochia sobie radzi ze swoją wojną z Turkami. W Damaszku mniejszy kapitularz możemy zrobić, mamy mnóstwo złota. Okej, no zaczyna się sprawa komplikować. Patrzcie na to, kolejna armia podchodzi. I idą kolejne, więc ja nie wiem, czy my to zdołamy przeżyć jakkolwiek. Nic, wyjdźmy z miasta. Co? No z jakim cudem, z taką przewagą automat mi tego nie wygrał, no. Chyba trzeba będzie to zagrać ręcznie. No i tu się właśnie zaczyna to, czego nie lubię w Total Warze, czyli no, ręczne granie bitew, które teoretycznie z automatu powinniśmy wygrać bez większych problemów. No ale w praktyce niestety nie wygrywamy. To połączmy, to możemy wyrzucić. Czy coś tu jeszcze możemy ewentualnie... Tak. To jest kawaleria. No i co? Aha, jeszcze są, widzę, że topornicy, którzy są średnio potrzebni. No 38-41 to jeszcze jest przyzwoita ilość. Dobra, i możemy zacząć rekrutować piechotę. Zrekrutujemy także księdza, na wszelki wypadek. Zrobimy te poletka, plac musztry, kierunkowiec, zrobimy straż templariuszy, okej, no ich już mamy. Spieszeni rycerze z Jerozolimy, o, to by się bardzo przydało. Więc chyba zrobimy to. Chociaż z drugiej strony, możemy za to ulepszyć równie dobrze samą Jerozolimę. Więc na razie... Okej, wyjdźmy całą armią. I w teorii ciężko to przegrać, nie? No musimy to zagrać ręcznie, nie ma wyjścia. Tam idzie kolejna armia, to jest strasznie niefajne. Dobra, ojojoj, ile kawy.
Okej. No ta armia znowu zostanie obita, ale trudno, no co poradzić, nie? Okej, czy to jest znowu teren, na którym się nie mogę wystawić? No jasne. A. Dobra, łucznicy. Ciężka piechota tak zwana, z tyłu. No i mamy już teraz tylko i wyłącznie tak, generałów. Ich dajmy wszystkich na trójkę. Ciężka kawaleria, ich dajmy na czwórkę. No i mamy jeszcze jazdę podjazdową. Ona niech sobie walczy na własną rękę. Dobra, oni są tam, więc obróćmy od razu nasze siły. Dobra, zobaczymy. No w sumie w pewnym sensie fajnie, że jest tutaj sporo starć, a mało takiego bawienia się w przejmowanie kolejnych miast. Bo tutaj no dopiero pierwsze miasto zająłem, a starć już było od choroby jeszcze więcej. To całkiem przyjemne w sumie, mimo że no dosyć toporne są te bitwy w Medievalu. Z różnych przyczyn, niekiedy. Szczególnie żałuję, że te chorągiewki nie są włączone, ale no już nic się na razie na to nie poradzi. A skoro nic się nie poradzi, no to po prostu trudno. Jeźdźcy na wielbłądach, to jest kawa podjazdowa pewnie, no. Oni standardowo, wróg mapy. Jasne, jasne. Nie wiedziałem, naprawdę jestem zaskoczony, że to w Medievalu tak wygląda. Wcześniej nie zdawałem sobie z tego zupełnie sprawy. Nie jest to absurdalne, trzeba przyznać. Okej, obrócili się w stronę dowódcy. Okej, no idziemy dalej, no. Spróbujemy rycerzami ich dorwać. R. Muszę zapamiętać, że to jest pod R. Milicja saraceńska. Okej, dorwałem ich? No nie do końca. Nie, dorwałem ich. Nie. Podchodźmy szybciej. Kawalerii się od ostrzału dostaje. Backspace, to widzę, że od lat jest zatrzymanie się. Wyłączmy płonące strzały oczywiście. Spróbujmy dorwać tych tutaj. Nasza kawa średnio sobie radzi w walce z jakimiś beduinami. Ale może sobie ostatecznie damy radę. Okej. Obrócą się? Chyba nie zdążą. Piękna szarża. No dobra, może nie tak strasznie piękna, ale udało się oddział zrautować. Więc zasadniczo jest spora szansa, że ich wygnamy za mapę i tyle.
Okej, okay, tamtych też chyba wygnamy za mapę. Tych to rozjechaliśmy do zera, powiem szczerze. Nawet nie tyle, że za mapę, po prostu do zera. Dobra, Beduini też już chyba wyjechali, tak. Sporo włóczni, więc nasza kawaleria jakoś może mocno nie poszaleje. Ale spróbujmy jakąś jedną szarżę tutaj wykonać. Okej. Okej. Good riddance to that Saracen desert dog. That'll teach him to ride to war on a pony. Dobra, to był przypadek, ale okej, korzystny przypadek. Podejdźmy jeszcze do przodu. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will. To już wypędzimy za mapę zapewne. To jeszcze się gdzieś tam pewnie pojawił. Dobra, oni wycięci w pień. Spróbujemy rozjechać tamtych łuczników, co na plecach stoją. Tu kawaleria dojedzie ich do końca. No troszkę, no, niestety dostajemy obrażenia. Ale ciężka piechota niech szarżuje w takim wypadku. Łucznicy niech na milicji. Czy to też są łucznicy? Dobra, ciężka piechota naciera. Zobaczmy tą szarżę z bliska. Całkiem fajnie to wygląda, nie powiem. Patrzcie na to, wszystko się posypało z automatu. Okej. No dosłownie jedna szarża i wszystko się posypało. Wow, to było niezłe. Oj, to bolesny blok. O nie, patrzcie, jaki sznureczek cieniutki z tego bloba wychodzi. Pewnie sterta trupów zostanie. Przyspieszmy, niech tam ich wycinają szybciej. Wow. Dobra, czy mogę wyjść z bitwy? Pytanie, czy ja wtedy przegram, czy wygram? Nie wiem, jak to działa w Medievalu. Więc na razie sobie daruję, po prostu przepędzimy te oddziały i tyle. Dobra, tam jeszcze generał ucieka. A niech ucieka. Ale to było fajnie zagrane, powiem szczerze. Patrzcie na to, straty 94-1200. Perfekcyjna bitwa, perfekcyjna. No, don't be so hasty, Sadik. Straćmy ich, straćmy. Glory, honor, victory. Niech wracają do Ali. Hail my king. No i znowu musimy jakieś tego roszady zrobić. My lord, orders. Czy mamy tu jeszcze jakiś oddział, którego chciałbym się pozbyć? Nie, no mniej więcej, straty nie były duże, dobra. Ta armia się wycofuje w stronę Jerozolimy, oczywiście. Teoretycznie możemy coś tam dowerbować, ale najemników szkoda trochę brać.
Tutaj rekrutacja trwa, możemy zrobić poletka, czemu nie? No i oczywiście czekamy na kolejną armię. Szkoda, że to nie ta, z tą byśmy sobie poradzili bez problemu. A ta jest zdecydowanie... Chociaż patrzcie na to, dużo kawalerii strzelającej, więc jeżeli będą oblegać, to może się nawet nam opłacić, nie? Jak będą próbowali szturmować w sensie, bo to wystarczy włócznie postawić i tyle. Dobra, dobra, oddajmy turę. Aha. My liege, we must make a stand. We are besieged. Okej. Yes. No jakby to powiedzieć, jestem zaskoczony. Yes. Hail my king, my lord. Orders. By your command. No jestem zaskoczony, powiem szczerze. Hail my king. Chyba wyniesiemy wszystko za ki. Orders. Dorzucimy tu kawę. My lord. Yes, sire. As you will, my king. I w teorii powinniśmy to wygrać. Kolejna bitwa, no czajcie to, bitwa za bitwą. No zagramy jeszcze jedną, no nie mam wyjścia tutaj za bardzo. Książę Gwidon, czy żeby to był Gwidon z Luznien? Główny antagonista filmu Królestwo Niebieskie. My lord, the tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. What the heck? Jeszcze nie zaczęliśmy walczyć, a ten już mówi, że bitwa nie jest po naszej myśli, że tak powiem. Jeden oddział łuczników, to mało. Dwa oddziały tak zwanej ciężkiej piechoty, która sobie całkiem nieźle poradziła w poprzednim starciu. Dobra, lekka jazda. Dobra. Agresywna postawa oczywiście. Tu mamy saraceńską kawalerię podjazdową, więc... Posiłki. Nie no, myślę, że to jest do wygrania mimo wszystko. Tam mieli sporo piechoty, ale... Zobaczymy, czy dorwiemy tą kawalerię podjazdową naszymi zwiadowcami nieszczęsnymi. Czego się zatrzymaliście, głąby, no? Okej. Okay. Nawet nie próbowali tutaj za bardzo uciekać. Pytanie, czy ich w walce zwarciu zniszczymy. Okej, okay. Patrzcie na to, wszystko się ruszyło. Dostajemy w dupską. A, tam już idzie Rysiek, dobra. Only intervention by the Almighty, or a military genius can bring us victory from this. Serio, aż tak źle jest? No nic, zobaczymy, może jestem tym militarnym geniuszem, który odwróci przebieg bitwy. Śmiem powątpiewać trochę, no ale kto wie. Dobra, szarżuję od frontu. Nie widzę problemu, jasne, zapraszam. Straż przybożna, dojedźmy ich. Dobra.
rozjechać. Ta barbaria to z toporami typki, pamiętam ich. Ach, tamta szarża nieudana mocno. Dobra. Dawać, 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 dawać. Idziem. Oh shit. To bardzo źle. The battle seems to be swinging in our favor. From such tidings does victory emerge. Okej, gdzie jest kawa? Gdzie jest reszta kawalerii? Łucznicy niech tam sobie strzelają, dobra. U generała ładnie dojechaliśmy. Milicję saraceńską. Gdzie jest moja kawaleria? Tutaj, dobra. I tutaj. Dobra, tak będzie lepiej sterować bitwą. Dobra, ta barderia zmasakrowani. Gaz i z nimi będzie problem, bo to elitarna piechota. Znaczy nie, nie, nie może nie elitarna, ale całkiem przyzwoita. Tutaj kawaleria na plery. Tu jeszcze trochę naszej jazdy. O, ich kawaleria. Ładna szarża na plecy, bardzo ładnie. Teraz się zrautowali, świetnie. Nie no, chyba to jest do wygrania, nawet pomimo straty generała z drugiej armii. On prawdopodobnie to był jakiś, chociaż nie, nie wiem. Dobra, sypie się wszystko. Ups. No ci gazy i tak chyba zostaną zrautowani za chwilę. Nie no, wygraliśmy. Ta, zrautowani. Nie, 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 jeden oddział nie, tędy. No, wygraliśmy, okej, okay, uff. Tam jeszcze straż przyboczna. Oni zwiewają chyba poza pole bitwy. No. Dobra, dobra. Straty nieduże, przeciwnik dostał straty duże, więc myślę, że... O! Król Baldwin honorowy zginął. W obronie Jerozolimy. Król Gwidon. O, żeż ty, ten, który przyszedł na pomoc Jerozolimie. Wow. Sytuacja się zaczęła komplikować, powiem szczerze. Yes, my liege. My king. Yes. Dobra, jednego musimy wysłać do Akki. Akka w tym momencie jest totalnie opustoszała, więc tam za chwilę może być rebelia. As you wish. Orders. As you wish. No, robi się niefajnie, robi się niefajnie. Wyciągnijmy jednego dowódcę. On zrekrutuje sobie chociażby najemników. Oddział. Yes, my liege. Straż templariuszy, łuczników. A kawę też. I tak nie zdążymy zapewne, bo oblężenie zaczną zanim... Zanim tam dorekrutujemy wszystko. W Ascalonie trzy razy ciężką piechotę. W Kerak jest w miarę bezpiecznie chyba. Wow, ale ten dżihad to mnie totalnie zaskoczył. Trzeba by też flotę zacząć robić. Może mało stocznie zróbmy i zaczniemy robić lepsze okręty.
with discretion, sir. No musimy oddać turę, okej, okay. W ogóle musimy kończyć odcinek dzisiejszy. Bizancjum, okej, okay. Doszli do nas. Są już prawo handlowe, legenda mapy, zapłacimy. Mogę im płacić regularny tribut, ale 100 przez 6 tur, dajmy na to. No, I don't see how. Przez 3 tury 700. No to mogę 700 przez 2, powiedzmy. Albo 600 przez 3, okej. Okay. Hojna. No nie, no panie. I must deny. Another suggestion from your leader for us? Forget it. We're not in until next. Nieważne. Patrzcie na to, Ascalon też jest oblężony w tym momencie. Wow, jesteśmy no pod butem. Mamy sporo kasy, ale no militarnie jesteśmy w bardzo złej kondycji. Chociaż patrzcie na to. Mamy tu pełną armię, więc tutaj jesteśmy w stanie walczyć. Problem w tym, że oczywiście pod Ascalonem już sobie za bardzo nie powalczymy. Co tam jest w ogóle? To jest pytanie. Mnóstwo kawalerii strzelającej i sporo arty. Więc powiem szczerze, że ta armia, te oddziały, które są obecnie w Ascalonie, mogą dać sobie radę z obroną. W akce koniecznie musimy coś zacząć rekrutować, bo tam jest ludność mocno niezadowolona. Damaszek się trzyma, jest w porządku. Trypolis też jakoś się trzyma. Finansowo nie jest źle. Ale ja też ostatecznie jakoś tam się trzyma. To jest ta armia też na dużej ilości konnych łuczników. Tu więcej Egipcjan. Kolejna pełna armia. Tylko że to jest ta armia śmieciowa. Ta zresztą też wydaje się nieszczególnie. Mnóstwo kawalerii, więc nasza piechota jest w stanie sobie chyba z tym poradzić. Także na razie dam sobie spokój z bezpośrednią obroną Ascalonu. Wywalimy tych uczników. My king. Sir, yes. Yes, sire. To połączymy. Tu mamy dwa oddziały tej kawalerii. Doszkolić da radę to? Nie da rady. Więc wywalę tą jazdę, która jest taka średnio już w tym momencie użyteczna, bo jest mało liczebna. Tych zwiadowców chyba też wywalę ostatecznie. Milicję saraceńską przerzucę. Tutaj tego trochę było. Tak. Ta armia niech rusza do Arsów. To mogę doszkolić, więc sobie tutaj tych rozwiążemy. Tych sobie rozwiążemy i zrekrutujemy sobie jeszcze jeden oddział kawalerii Arsów. To jakąś flotę, spróbujmy. Pełne zwycięstwo, dobra, udało się ich pozbyć. Our people rule these waters, sire. Set sail. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.